Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Guild of Dungeoneering. I cóż, dzisiaj po tragedii, jaka była tragiczna śmierć naszego poszukiwacza przygód w drodze po lody, rozpoczynamy kolejną przygodę. Dzisiaj będziemy grać naszym wspaniałym tutaj Grave Robberem, jeśli się nie mylę. Nie, Grave Digger, nie Robber. Czyli postacią, która ma milion ataków, trochę obrony. I zaczyna z jakąś rzeczą, którą pożyczę od zmarłego, więc tak. Idziemy na exploring. Tutaj mógłby pójść na zemstę. Ale... że chyba wolę odpuścić sobie. Przynajmniej dopóki nie odblokuję jednej postaci. Więc dzisiaj pójdziemy... a Firelorda, pierwszą misję, tak mnie się wydaje. I zaczynamy. W dalszym ciągu od razu mówię, nie rozpoczynam nazywania postaci i... okej, on tutaj krzyczy na nas. I... okej. To chciałem, ale patrzcie. On zaczął ze stołkiem. Okej, dobra, czyli tak to działa. I tak, widać, że to jest misja z tych takich krótszych, bo cel jest zadziwiająco podstawowy, pokonaj 3 potwory. Więc też to zrobimy. Widzę, że on też będzie mógł suchary tym razem związany z kopalnią. No niestety mamy inne rzeczy przez tego stołka. Jak to wiem, może dostaniemy jak zwykle na nim perka, który powoduje, że to są... jak to się nazywało? Te dodatkowe... obrony. Tak, to chciałem powiedzieć, więc zobaczymy, jak to będzie. Drain, oczywiście. O co ja to zrobiłem? Ale okej. Nie wierzę, żebyśmy tu mieli paść. Do zobaczenia w piekle! Okej, idealnie, przeżyjemy. Ale jedną mapę od pająka to byłby wstyd. Mniejsza z tym, jednak udało się i to jest najważniejsze i... co bym chciał zrobić w ogóle w tym przebiegu? Raczej to się nie uda, ale można byłoby spróbować zrobić jak najwięcej armora. Mamy już 2, więc tak. 2 przedmioty. To ciekawe, prawdopodobnie będziemy musieli zrobić to w taki sposób pojedynczy. Niestety nie użyjemy jego traita, chociaż 5 życia to też niewiele. Gorzej tylko, że podwójne obrażenie dostajemy od... to chyba było najgłupsze rzecz, jak... to było chyba najgłupsze rzecz, jaką mogą zrobić, więc tak zobaczymy w piekle. Okej, zrobił E, więc... od razu counter, czyli kontra. Ja nawet nie będę czekał w basz, zanim nas dobije, bo jak widzicie, podwójne obrażenia ze wszystkich magicznych źródeł. To chyba była totalna głupota. A tak, tutaj stracimy takie rzeczy. I oczywiście, mamy 2 z 3 rzeczy, ale trzecie już nie będzie. Dobra, mamy takie coś. Teraz gdzieś nam zostało? Eksplorowanie mapy. I za pokonane potwory, tylko że to jest ciekawe, za pokonane potwory nawet nie będziemy mogli zdobyć maksa. Jak to jest cel, pokonać 3 potwory. Chociaż może. Maksa. To mniejsza z tym, dajemy tutaj złoto. Tak, gadaj swoje dalej suchary i idziemy. Counter. O nie, headbutt. Rebel czy single? Rebel. Okej. Okay. Basz. Headbutt. Tym razem see you in hell. I tym samym go dobijamy, więc jest w miarę chyba okej. Here's to you, young dungeoneer. You stood your ground and acted very brave. But how long before you feel the fear? And how long before you're in your grave? ten znowu. Czekam na naszą śmierć. Proszę, plus 1 do Arcanum. Nie najlepiej, ale może być. I
Jej, dostaliśmy z powrotem naszego... tego. No, apprentice'a. Jednak teraz to nieistotne. Gdyż rekrutujemy następną postać i wiem, że to może głupie tak wykupywać wszystko pierwszego poziomu, ale no, czuję, że tak potrzebuję. Niech będzie tu. No i mamy Bruisera oraz śpiewka. Not a gentle kind of dungeoneer, nor a poet, or a muser, but one that fills the heart with fear. I give to you the Bruiser. Okej, okay. No, nie jest taka prześpiewka. Tutaj powiem szczerze, że kojarzę, że jest chyba nawet oryginalna. I mamy Bruisera. Pierwszego wojownika, bandytę, nie wiem jak inaczej go się nazwać. Zaraz jakiegoś tutaj takiego pięknego zrobię. Nie wiem czemu. Bruisera to kojarzę w taki sposób jakby sobie. Tylko może być. Jak najbardziej mi się kojarzy, tylko może są jakieś fajne inne rzeczy jeszcze tutaj do tego. Jak będzie taki. Dobra. Jak będzie Louis, bo jak mówię, nadal nie nazywam jeszcze. I tak, w sumie jeszcze zanim może pójdziemy dalej, wypadałoby powiedzieć, kim jest Bruiser. Tutaj to już, szczerze powiedziawszy, jest to trochę inna postać. Jak widzicie, karty nie wypowiadają się, jakby to miało być coś specjalnego. Ale, bo tutaj to jest akurat, powiedzmy, trochę pułapka. Gdyż to są potężne karty. Same ataki, oj. Jak ci się to podoba i wynocha stąd, potem niezła próba, champ, czyli chyba to jest taki świeżak, nowicjusz, coś tego typu. I próbujesz czegoś. I właśnie w tych trzech kartach kryje się jego potęga. Wraz z tym, kolczasty. Kiedy zablokujesz atak w pełni, zadaje jedno obrażenie. Więc rozumiecie, o co z tym chodzi. Blokujemy, zadajemy obrażenia. Tak więc, no. Można spróbować i szczerze Bruiserem jestem skłonny pójść zaryzykować walkę tutaj. Będę pewnie tego żałował. Ale tym razem spokojnie będziemy to robić. Nie będziemy szybko szarować na mamuta czy coś. Ta. To są inne rzeczy. Tam mówimy dalej o tych lodach. I wracając... zanim będziemy iść naprawdę do jakichś większych wrogów, czyli zanim otworzymy mamuta i tak dalej, musimy się przygotować po prostu walcząc z nimi na jakieś dobre ekwipunki. Tutaj z góry powiem, chcę skupić się na zdobyciu pancerza. I może jeszcze świętości. A póki co bijemy w ten sposób, niezła próba. Champie. Próbujesz czegoś. A wyjdź stąd! Oj, zła karta. Myśmy może nawet wygrali bez utrzymywania obrażeń. Oj! O, nawet zrobi. Oj! Fajnie, że takie teksty poddawali do postaci. Oj! Tak, no podoba mi się to. Jak mówiłem, w ramach możliwości chcę się skupić na defensywnych rzeczach, ale niekoniecznie na crashu. Grove Swift. Dobra, leczenie też jest cenne, więc też może być. Stworzenia z tych gór są niebezpieczne, uważaj na siebie i nie zapomnij zbierać przysług. Mogą ci coś tam. Dobra, nawet nie będę teraz dalej nic robił, idziemy tutaj, walczymy. I na spokojnie wyfarmymy się do tego wszystkiego teraz. O, okradanie. Okradanie. No niestety, na to nie byłem gotowy, więc ukradnie mi kartę. No na szczęście tylko oi. Ej, idź se stąd. Ja. Link. Jak ci się to podoba? Bonk. Po prostu. I skała. Shift. Dobra. Wygrane bez problemu. Kappa. Fireblast, Scarf, Holy 1. Tracimy tamto. Ale Holy 1 jest jednak lepszy pod naszą strategię, bo to jest blokada, więc jej. Tak. O, tutaj nie wiem, czy to chcę. To mogę na pewno zarzucić. Zanim jednak jakieś mózgi i tak dalej, to muszę pomyśleć. Bo wędrujące mózgi są dosyć niebezpieczne. Teraz tak. Próbujesz czegoś.
Idź stąd! I proszę, pierwsza walka wygrana bez otrzymania obrażeń. Byłby to achievement, tylko jest delikatny problem. Otóż, już to zrobiłem kiedyś. Tak. A teraz armor. Jak mówię, armor i holy to będą nasze największe... pomocy, najwięksi sprzymierzeńcy w tym wszystkim. Zaryzykuję z mózgiem. Chociaż, jak mówię, nie lubię mózgów. W szczególności chodzących mózgów. Problem z D&D. Benefrost, okej. Okay. Czyli one chyba są takie bardziej magiczne. W sumie ostatnio się z nim spotkałem, a już nie pamiętam, ale okej. Okay. Oj. Oj, tak. Dobrze powiedziane. Po prostu oj. Okej, okay, robi to mogę zrobić w takim razie oj. I bierz kartę. Ajajaj. Niestety tutaj dostaniemy obrażenia, ale... przynajmniej bąk. Kończę robotę z jednym obrażeniem. No, widzisz, że nie jest źle. I teraz tak, łyżka. Ciekawe, łyżka dosłownie daje holy 2. Łącznie. Kolejna blokada. I to jest smite w sumie chyba. O nie, i mózg do nas przyszedł. Spodziewałem się, że takie są możliwe. Oj, tak. Nawet nie wiem, co to robi, ale... ale to lubię. Wybierz kartę. Nie. Zamrożenie mózgu, nie. Smite! Po prostu. Zamrożenie mózgu? Nope. Kolejna karta. To jest kolejna walka wygrana bez otrzymywania obrażeń. Kurczę, to nie. Definitywnie nie. Beczka, definitywnie nie. To definitywnie nie. Bierzemy złoto. I tak, z góry mówię, wiem, że wy będziecie tutaj... pewnie nudzić trochę przez te wszystkie rzeczy, ale no... to, będąc szczerym, po prostu czuję, że muszę to zrobić. Po prostu muszę. Naprawdę. Bez lepszego wyposażenia... czuję, że bym znowu zginął od razu od tego. Tamtego, więc no. Musimy się skupić na takich głupich rzeczach. By wygrać. No, ale tak też... w sumie nikt nie każe się strasznie śpieszyć z tym wszystkim, więc... to tylko ja sobie narzucam tempo, że nie chcę takich głupot robić. Co my tu mamy? Dosłownie. Nie. Niech będzie to. Zawsze jakaś zaczyna główka. Co? Pokładamy tą trójkę, a potem zarzucę jakiegoś drugiego poziomu, żeby zobaczyć, czy mamy z nim szansę. Niekoniecznie mamuta, żeby nie było. Ale po prostu chcę sprawdzić, czy mamy szansę. Z zwykłym poziomowcem. Czy te kreatury z tych krain naprawdę są takie niebezpieczne. No i oj, dokładnie. Oczywiście nie mam znowu. Więc jestem na przegranej pozycji. I znowu mi ukradł, oj. No całe szczęście, oj nie jest na tyle potężny, żeby mnie dobić, więc tak. Czyli stołek, który daje basza i można nam ubić, ale basz z drugiej strony jest przydatny. Dobra, niech będzie. Dobra. Kładziemy tak. Mówiłem, niech on sobie podnosi. Więcej darmowego złota już nie kładę. I jeśli wygramy to wszystko, to... po prostu już zaryzykuję z mózgiem najpierw. Potem ewentualnie z mamutem. Z czymkolwiek w ogóle coś się trafi na drugim poziomie. Oczywiście nie chciałbym, żeby to był mamut, ale... jeśli trzeba będzie, to, to niech będzie mamut. Póki co bijemy. Jaki? Wspaniałym... oj, innymi takimi rzeczami. Próbuję jeszcze czegoś. Chyba jesteśmy już dobrze przygotowani na takie rzeczy, więc... dobra. Ryzykujemy. Muszę to sprawdzić po prostu. Mózg z wąsami w okularach. Roczne uderzenie. Dwa obrażenia, jeśli trafi, to się leczy. Niebezpieczne. I ma dużo życia. Mój słowy pierd. Okej. Wybierz kartę. Tym razem nope. Headbutt. Po prostu nope. Zamrożenie mózgu, nope. Pewnie to był błąd. A nie, nie był błąd. Headbutt, okej. Okay. Hunger. Próbujesz czegoś? Easy.
będziemy Arcane Fire, to nie? Blade Swift. Lecimy. A czy z drugiej strony dostaniemy obronę magiczną? Chyba obrona magiczna też jest potrzebna. Zaryzykuję. Wiem, że to może być głupie, ale chcę spróbować. Nie wiem, co to za foka, ale tak, musimy to zrobić. Po prostu wiecie, i tak nie zawalczymy z tym mamutem nigdy, co? To tak naprawdę nigdy tego nie zaliczymy. Więc ja wiem, że się mogę bać. Ja wiem, że to może być ryzyko olbrzymie, no ale trzeba. Więc idziemy na mamuta, który ostatnio nas zdobił. Zamrożenie. Niezła próba, champie. Thin air, czyli jakieś tam chyba rzadkie powietrze, coś takiego. Nope. Pobij. Czem? Bitka, pobicie, coś takiego tego typu. Kulka śnieżna. Tutaj niestety przebije się, ale no. Okej. Okay. Kulka śnieżna ponownie. No cóż. Dokładnie. Oj. No. Mamy zemstę. A wiecie, to jest w sumie najsmutniejsze w tym wszystkim. Pewnie gdybym był ostrożniejszy. Gdybym był ostrożniejszy naprawdę, to pewnie bym to wygrał ostatnio. Ale nie, musiałem zepsuć. Dobra, miej się z tym. Stawiamy muszczka. Mamuta kolejnego. I idziemy na kostkę. Aha, headbutt? Nope. Gigakart, to był błąd, że tam to zrobiłem, ale dobra, ubijamy. I jeśli to będzie działało tak samo jak myślę, to okej, okay. Nice try, champ. Oczywiście, że nice try, champ. Znam nazwy swoich kart, więc... to był błąd. Po prostu, oj. Jak będzie to? Jak ci się to podoba, to oczywiście. Anger, czyli wściekłość. I akurat dzięki wściekłości go dobijemy. Okej, okay. Stalagmit. Czemu stalaktyt? Ciężko mi określić. Chyba stalagmit, tak. Więc nie. Tutaj potrzeba obrony magicznej głównie, więc nie. Tutaj to oczywiście nie wymienię i tutaj oczywiście nie wymienię. Wszystko ogarnięte i teraz najgorsza walka z kostką. Nie wiem, czego się spodziewać. O nie, no to oczywiście. Zamruź rękę, no idź się stąd. Niezła próba. Czy próbujesz czegoś? Nie, niezła próba, champion. Cóż, tym razem powiem oj. Smite albo blokowanie. Smite. Prawda, nie przeszedł cały, ale ważne, że się udało. Pobicie? Oczywiście. Z chęcią dam się pobić. Problem taki, że ty się dajesz pobić. I shift. Dziękuję bardzo. Fajnie, że się naprawdę to udaje wygrywać i tak dalej, ale z drugiej strony to mnie aż boli, jak tak widzę. Jakie to teraz proste jest, jak się ostatnio namęczyłem i straciłem postać. A naprawdę liczę, że może bez cmentarza się uda. Ale niestety. Kostka żelatynowa, oj, niedobrze. Dwa fizyczne nieblokowalne. Okej. Okay. W takim wypadku rekindle, w tym rekindle, nieważne. Atak z dwa magiczne nieblokowalne, no okej. Okay. Ma frail, czyli wszystkie ataki fizyczne są lepsze na nią, okej. Okay. Dla niego, dobra. A tutaj, czy jest sens blokować? Tak, jest sens. Prawda, nie zablokujemy wszystkiego, ale trzeba, bo inaczej będzie kiepsko. Okej, okay, to idealne, bo to jest słaby atak, to możemy tak zrobić. Przymrożenie, o niedobrze. Dwa magiczne. Odrzucimy. Karty? Nie, nie. To zamraża karty. Niedobrze. No cóż. Oh, what an awful show. If I paid, I'd be furious. It just demonstrates how little you know. Will you ever be victorious? A już myślałem, że jest tak dobrze. Ale nie.
Nie, gra musiała pokazać po prostu. Ach, jak zwykle, że ona czczona jest zwycięska. Nawet Bruiser nie dał rady. Smutne to to. Też z drugiej strony teraz już widzę, że to magiczne rzeczy są tutaj najistotniejsze. Nie, poczekaj, naprawdę się w to wszystko pchałem. Pokonaj gumową kaczuszkę Embro, co? Gumową kaczuszkę? Ale gumowa kaczuszka była kiedyś elementem samouczka. Okej, okay. Ale wiecie co? Ta przegrana naprawdę trochę mnie tak zdemotywowała, że tak to nazwę. Ja zawsze się poddam czy coś, tylko takie to jest smutne. Ej, no cóż. Powiem wam szczerze, chyba zostawię taki odcinek krótszy. Jakoś tak nie czuję po prostu chęci, żeby w tym momencie robić kolejne podejście i no niestety. No wiem, może nawet zresetuję zapis, że tak nazwę. Zacznę od początku, po prostu będziemy serię kontynuować od momentu dosłownie, kiedy będą te same misje wykonane, bo... Ja nie mam zamiaru się poddawać, ja chcę to przejść bez cmentarza, rozumiecie? I też chcę przejść to nie robiąc takich głupich rzeczy, że ciągle będę tylko... No jak to się nazywa? No, ginął. A może nawet to zrobię. Żeby nie było, jeśli do tego dojdzie, wykupię wszystkie te same rzeczy, które mam tutaj wykupione. To już mogę wam z góry obiecać. Nie będzie żadnych po prostu zmian. Dokładnie to wszystko w takiej samej kolejności będę brał. Wyjątkiem może być to, że kowala szybciej wezmę, jeśli już. Ale tak, chyba tak zrobię, ale jeszcze nie jestem pewien, co się pomyśleć. A póki co, no to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, tego jak bardzo nie umiem. I cóż, no... Do zobaczenia już w kolejnych odcinkach, gdzie mam nadzieję, że będę lepszego farta. A póki co, trzymajcie się i hej hej.